Ein Kloster soll ein Ort sein der Stille. Klasztor powinien być miejscem ciszy. To znaczy, powinna być to oaza wyciszenia, w której zanurzamy się w ciszy i skupieniu, aby spotkać Boga. Kiedy ktoś przychodzi i chce być mnichem, najważniejsze jest wymaganie, czy on naprawdę szuka Boga, czy jest chętny do służby Bożej. To jest decydujące, że istnieją miejsca, o których wiem, że są tam wierzący ludzie, którzy w ciszy poprzez spotkanie z Bogiem czerpią swoją siłę, także dla swojej pracy. Reguła świętego Benedykta, według której żyjemy, rozpoczyna się od znanych słów. Słuchaj, mój synu, słów mistrza. Wsłuchiwanie się jest więc niezwykle ważne, aby serce mogło się formować. Serdecznie witamy w opactwie Heiligenkreuz w Lesie Wiedeńskim. Jesteśmy mnichami z zakonu cystersów. Razem z moimi dwoma braćmi, ojcem Sebaldusem oraz bratem Leo, zapraszamy na spacer po naszym opactwie. Opactwo Heiligenkreuz, czyli Święty Krzyż, jest to starodawny klasztor, który liczy sobie już ponad 800 lat. Wiąże się z nim tradycja życia monastycznego i gregoriańskiego śpiewu choralnego. Wszystko to posiada głęboko mistyczny charakter. Heiligenkreuz jest duchowym źródłem dla wielu pielgrzymów, którzy przybywają tutaj z różnych stron. Ale od średniowiecza jest to także miejsce zdobywania wiedzy. Jesteśmy w Lesie Wiedeńskim, około 30 km na południe od Wiednia, w przepięknej okolicy, która właściwie należy jeszcze do Alp. Jest to ostatnie pogórze alpejskie, a zarazem piękna okolica lasu, który łączy nas także z historią. Ród Babenbergów otrzymał tę krainę ponad 1000 lat temu, a nasz klasztor został założony w roku 1133. Naszym założycielem i fundatorem był święty Leopold III, margrabia Austrii z rodu Babenbergów. Jesteśmy drugim najstarszym klasztorem całego zgromadzenia, który wciąż funkcjonuje. Jednak pod względem przynależności do źródła zgromadzenia jesteśmy mu najbliżsi, ponieważ klasztor w Heiligenkreuz został założony przez klasztor Marimont, który z kolei był klasztorem córką pierwszego klasztoru cystersów Cito. Właściwie punktem wyjścia do powstania naszego klasztoru był pobyt syna świętego Leopolda III we Francji. Studiował on w Paryżu z 19 towarzyszami. Właściwie już w drodze powrotnej odwiedził i poznał klasztor Morimont. I razem z towarzyszami wstąpił do niego. Przypomina nam to nieco historię świętego Bernarda, który również wtedy wstąpił do klasztoru w Cîteaux razem z 30 mężczyznami.
Podobnie postąpił właśnie Otton z Fryzyngii, syn świętego Leopolda III. To on zwrócił uwagę swojemu ojcu na cystersów, dzięki czemu klasztor w Morimo założył klasztor Heiligenkreuz w roku 1133. Znajdujemy się w Krużganku. Krużganek wraz z kościołem jest najstarszą częścią zespołu klasztornego. Krużganek ze swoim wspaniałym sklepieniem krzyżowo-żebrowym wywodzi się z okresu początku budowy klasztoru, czyli z wieku XII i XIII. Niektóre części krużganku posiadają także okna. Jest to tak zwany system sklepienia sieciowego, połączony z oknami zwanymi lukarnami. Te okna służą jako ochrona przed deszczem, ale także jako dekoracja. W naszym zakonie zwyczajem było to, że instalowano proste, szklane okna, a więc nie było witrażowych przedstawień figur i kolorów. Stąd też szyby są koloru szarego. Przy fontannie, która jest jakby sercem krużganku, znajduje się źródło, które było jedynym ujęciem wody wówczas w średniowieczu. Kiedy przejdziemy dalej, dochodzimy do domu kapitulnego, gdzie znajduje się także sala kapitulna. Spotykamy się w niej w każdym miesiącu na spotkaniach kapituły klasztornej. Kapituła zakonna jest swoistego rodzaju konferencją. Opat pozdrawia współbraci, także tych z zewnątrz. Następnie wygłasza konferencję na tematy duchowe, po czym omawia się aktualne tematy dotyczące wspólnoty. Krużganek to tak naprawdę przykryty dachem korytarz, który łączy wszystkie przestrzenie i pomieszczenia klasztorne. W tym kierunku korytarz prowadzi do fraternii. Wcześniej było to pomieszczenie, w którym zakonnicy razem pracowali. Znajdowały się różnego rodzaju warsztaty. Nad fraternią znajduje się dormitorium, czyli dawne sypialnie. Historia Świętego Krzyża to seria wzlotów i upadków. Początki klasztoru były czasem wspaniałego rozkwitu. Od samego początku mieszkało tutaj niezwykle wielu mnichów. Podania mówią o aż 200 mnichach i to zaledwie po 5 latach od założenia klasztoru. Pojawiły się nawet trudności z wyżywieniem wszystkich mnichów. Pojawił się wówczas pomysł, aby przesiedlić klasztor na Węgry, ponieważ tu było zbyt mało pól i włości. Dlatego też Leopold IV wyposażył klasztor w kolejne dobra. Otrzymaliśmy wielkie połacie rolnicze w Trumau. Był to rok 1138. W posiadaniu klasztoru znalazły się też wielkie winnice w Talern w roku 1141. Te dwie fundacje znacznie pomogły mnichom i w ten sposób mogli oni tutaj po prostu pozostać. Las Wiedeński był pod względem rolniczym jałowym obszarem, który nie potrafił dostarczyć tak dużo żywności i produktów, aby mógł funkcjonować tutaj ogromny klasztor. Dlatego też już w roku 1138, a więc 5 lat po fundacji naszego opactwa, założyliśmy filię, pierwszą córkę naszego klasztoru w Zwettl, w Dolnej Austrii, niedaleko granicy z Czechami. Z biegiem czasu założyliśmy 9 kolejnych klasztorów córek. W średniowieczu było ich najwięcej. Dziś nie wszystkie już istnieją. Duży klasztor, który wciąż istnieje i posiada pokaźne zabudowania, to opactwo Lilienfeld,
które znajduje się na świętej drodze, tak zwanej Via Sacra, do sanktuarium Mariazell. Wchodzimy teraz do barokowego refektarza. Refektarz jest jadalnią mnichów. Tutaj spotykamy się dwa razy w ciągu dnia na posiłkach, obiadach i kolacjach. To pomieszczenie wywodzi się z czasów baroku. Po oblężeniu tureckim w roku 1683 zostało ono przebudowane do postaci, którą podziwiamy do dnia dzisiejszego. Barokowy refektarz, jadalnia, jest przyozdobiona wspaniałymi freskami i obrazami. Szczególnie liczne są postaci świętych z zakonu cystersów. Tutaj artyści przedstawili wyobrażenia cnót, według których mnich powinien postępować także podczas jedzenia, jak chociażby umiar, a więc nie za dużo, nie za mało pokarmu i napoju. Aber auch der Hinweis immer auf die Stiftungen. Malowidła wskazują także na fundacje, które na przestrzeni stuleci zostały przekazane klasztorowi, ażeby klasztor mógł aż do dzisiaj egzystować i z tych właśnie fundacji się utrzymywać. Te fundacje to pola i lasy w pobliżu klasztoru, które do dziś są przez nas gospodarowane. Obecnie nasz klasztor liczy około 100 mnichów. Kiedy dołączę do tej liczby także kandydatów, to jest nas wszystkich ponad 100. Przeżywamy także ogromną radość, że dzięki Bogu mamy wiele nowych powołań. Jest wśród nas dwóch nowicjuszy, którzy przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Trzech kolejnych zostanie obłuczonych, a mamy już trzech lub czterech nowych kandydatów na następny rok. Jest więc nadzieja na kolejne pierwsze śluby zakonne, czyli takie, które bracia składają jeszcze przed uroczystymi, wieczystymi ślubami. Dzięki Bogu od wielu lat, właściwie od prawie 40, nieprzerwanie witamy w naszych progach młodych kandydatów, którzy wstępują do nowicjatu i chcą być mnichami. Junge Menschen, die zu uns ins Noviziat kommen und Mönch werden möchten. Also es ist nicht einfach nur so ein kurzer. Nie jest to więc chwilowy boom, gdzie można by powiedzieć, że wielu wstąpiło na przestrzeni ostatnich 10 lat. Nie, ta dobra sytuacja trwa już od kilkudziesięcioleci. Z pewnością przyczyniło się do tego również to, iż mieliśmy odwagę założyć dwa nowe klasztory. Jeden z nich powstał w zagłębiu Rury, w Bochum. Być może dla widzów w Polsce, zwłaszcza dla starszych, znana jest postać księdza kardynała Franza Hengsbacha. On znał nawet odrobinę język polski, ponieważ w zagłębiu Rury żyje wielu Polaków. Na krótko przed swoją śmiercią założył on nasz klasztor w Bochum. To było wielkie osiągnięcie, że kardynał w tamtym czasie, a był to rok 1988, miał odwagę zbudować nowy klasztor. Wzniesiono go przy starym sanktuarium maryjnym. Wcześniej nie było tam żadnego klasztoru. Wielu innych biskupów, a także współpracowników z jego diecezji mówiło wówczas, co on robi. Kiedy inne klasztory są likwidowane, kardynał buduje całkiem nowy i inwestuje miliony? Ale my mamy wielką radość, że właśnie ten klasztor w Bochum, w zagłębiu Rury, który nosi nazwę Stipel, rzeczywiście rozkwita. Jest to bardzo dobry klasztor i mamy nadzieję, że wkrótce w pełni się on usamodzielni. Każda nowa fundacja jest tworzona z taką myślą, że
w stosownej chwili odłączy się i stanie się w pełni samodzielnym opactwem. Na razie klasztor Stiepel jest wciąż, to znaczy od ponad 30 lat, zależny od Heiligenkreuz. Kolejna fundacja powstała 30 lat później, w roku 2018, przy granicy niemiecko-polskiej, w Neuzelle. Jest to wspólnota zakonna, którą wzbudziliśmy do życia w miejscowości, w której kiedyś już istniał klasztor. Jednak po kasacie cystersów pozostały tam same budynki bez mnichów. Tamto opactwo zostało założone 750 lat temu i chcemy ponownie zaszczepić życie zakonne w tej uświęconej przez tamten klasztor miejscowości. I trzecia rzecz, o której chcę wspomnieć, to Sri Lanka, gdzie dzięki naszej pomocy udało się odbudować klasztor, który dziś może funkcjonować i tętni życie. W ubiegłym roku dobiegły końca prace wykończeniowe przy nowym budynku klasztornym na Sri Lance. To fundacja, która jeszcze musi wzrastać, ale mamy nadzieję, że również tam pojawi się wiele nowych powołań. Tamtejsi mnisi przybyli tu z Sri Lanki i ukończyli studia w naszej wyższej szkole. Die Mönche, die dort sind, haben ihre Ausbildung hier gemacht. Przechadzamy się tu po pradawnych kamieniach, a każdy z nich mógłby opowiedzieć historię. Gdyby tylko mogły mówić, zadziwilibyśmy się, ile już osób przed nami podążało drogą naśladowania Chrystusa. Heilige, die uns bekannt sind, święci, których znamy, ale także ci, o których nikt z nas nie wie. Na pewno poznamy ich, gdy będziemy razem z nimi w pełni doskonałości w niebie. Krużganek w swojej przepięknej gotyckiej formie jest także miejscem naszych codziennych procesji przebłagalnych. Każdego dnia po obiedzie idziemy drogą z refektarza, tą samą, którą teraz kroczymy do kościoła. Diesen Weg, den wir hier jetzt beschreiten zur Kirche. W diesem Gang beten wir die Psalmen und gedenken an. Na tej drodze modlimy się psalmami i wspominamy zmarłych z tego konkretnego dnia. Jest to wielowiekowa tradycja, której trzymamy się do dzisiaj, ponieważ wiemy, że wszyscy, którzy byli i pracowali tutaj przed nami, są dla nas fundamentem, podwaliną, na której budujemy dalej. Für unser Leben, für unser Sein hier gelegt. Teraz, w czasie koronawirusa, przyjmowanie gości jest nieco trudniejsze. Wiem o tym, ale w normalnym czasie możemy przyjąć około 20 gości. Mamy także schronisko dla młodzieży, w którym możemy przyjąć około 40 osób. Zapewniamy możliwość noclegu i posiłki. Poza tym znajdujemy się na szlaku Via Sacra, to znaczy na szlaku do Sanktuarium Mariazell. Nosi ono nazwę Sanktuarium Wielkiej Matki Austrii i Słowian. A więc jest to także Sanktuarium Narodów Słowiańskich, środkowoeuropejskie Sanktuarium Maryjne. Myślę, że właśnie z tego powodu, że zmierza tam wielu pieszych pielgrzymów, część z nich robi sobie tutaj przystanek. Przede wszystkim pielgrzymi w Heiligenkreuz chcą nawiedzić relikwie Drzewa Krzyża Świętego, które w naszym klasztorze znajdują się niemal od samego początku jego istnienia. Najprawdopodobniej nazwę Heiligenkreuz, czyli Święty Krzyż, wybrał dla nas święty Leopold III. On też podarował klasztorowi małe relikwie Krzyża Świętego, które niestety zaginęły.
Drugie relikwie Krzyża Świętego i kolec Korony Cierniowej w 1188 roku przywiózł z Jerozolimy następca naszego fundatora, Leopold V. Aus Jerusalem 1188 die große Kreuzreliquie mitgebracht. Turystyka w naszym opactwie na tak szeroką skalę pojawiła się dopiero w XX wieku. W poprzednich stuleciach nie było czegoś takiego jak turyści. Oczywiście przybywali do nas goście, ale przede wszystkim ze względów religijnych. Dzisiaj mamy wielu turystów. W ciągu roku przybywa ich do nas około 200 tysięcy. Ci ludzie przechodzą przez nasze opactwo Heiligenkreuz, ale dzisiaj ważniejsze są dla nich inne rzeczy. Sprowadza ich tutaj raczej myślenie kulturowe i historyczne. Dla ludzi ważna jest wiedza. Kiedyś ważniejsze było doświadczenie religijne. Z drugiej strony opactwo Heiligenkreuz jest, jak wielu napisało, mistycznym sercem Lasu Wiedeńskiego. To znaczy, że jesteśmy faktycznie miejscem, z którego wielu ludzi wierzących, wielu chrześcijan czerpie siłę. Mają oni tutaj możliwość, jak w oazie, na nowo żyć wiarą i uczyć się wiary. Mogą pogłębiać wiarę także w naszej wyższej szkole filozoficzno-teologicznej. Den Glauben zu vertiefen, auch natürlich an unserer Hochschule. Ora et labora, módl się i pracuj, to myśl przewodnia, centralne motto życiowe świętego Benedykta. Do codziennego życia w klasztorze nie należy tylko modlitwa, ale także praca rąk własnych. Zdrowa równowaga jest ważna dla ducha i ciała. Oto strój churalny. Strój ten nakładamy na czas modlitwy. Jest to dodatkowa szata, którą nakładamy na habit, nasz podstawowy strój zakonny, który jest biało-czarny. Strój churalny jest całkowicie biały. Krój odnosi się do świętego Bernarda. Posiada on długie rękawy, które święty Bernard wskazywał jako skrzydła anioła. Skrzydła anioła to znaczy, że stajemy wraz z zastępami anielskimi i w ten sposób nasze serca, nasze dusze wznosimy ku Bogu. Budynek kościoła w opactwie Heiligenkreuz składa się z dwóch części.
Tylna część to budowla romańska z czasów powstania klasztoru. Przedni chór, z którym graniczą krzesła, to już okres gotyku, a więc zaledwie 100 lat od wybudowania pierwszego kościoła ze względu na szybko rosnącą liczbę mnichów. Już prowadzono pracę nad przedłużeniem i rozbudową świątyni. Siebenmal am Tag treffen wir uns hier als Gemeinschaft zum gemeinsamen. Spotykamy się tutaj na modlitwie 7 razy w ciągu dnia jako wspólnota. Stalle znajdujące się w chórze są udekorowane przepięknymi reliefami, które przedstawiają życie Pana Jezusa. Natomiast zwieńczone są przedstawieniami różnych świętych i aniołów. Artysta chciał przez to wyrazić, że wszystkie nasze modlitwy tutaj na ziemi są wznoszone do Boga, zawsze w połączeniu, we wspólnocie z aniołami i świętymi. Klasztor cystersów jest klasztorem benedyktyńskim, a benedyktyńskie klasztory pojmowało się zawsze jako szkoły służby Bożej. Man sollte hier wirklich lernen, wie man. Tu powinniśmy się przede wszystkim uczyć modlitwy, pracy i czytania. Ora, labora et lege. Czytanie było jednakowo ważne, rozumiane jako Lectio Divina, Boże czytanie, czytanie duchowe. Polega ono przede wszystkim na studiowaniu Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła. Były to najważniejsze źródła, które studiowano w tamtym czasie. Przeważająca część mnichów w średniowieczu nie miała święceń kapłańskich. Pracowali oni przede wszystkim w rolnictwie, w lasach czy winnicach. Mnisi byli także inżynierami. To nie byli jedynie tani pracownicy rolni, ale nade wszystko osoby duchowne, które dzieliły się swoją wiedzą z całą ówczesną Europą. Istniała wówczas sieć klasztorów cysterskich, jeszcze w czasach świętego Bernarda z Clairvaux. W XIII wieku nastąpił jednak upadek cystersów spowodowany spadkiem powołań. Lockdown, könnte man sagen, oder halt ein Niedergang auch der Berufungen. Viele Berufungen sind dann mehr in die Bettelorden hineingegangen, das heißt Franziskaner. Wielu powołanych wstępowało wówczas do nowo założonych zakonów żebraczych, franciszkanów i dominikanów. Później, w XVI wieku, przyszła reformacja, która przyniosła kolejne głębokie załamanie. I ostatecznie w czasach józefińskich, to znaczy w czasie panowania cesarza Józefa II, kasacja objęła ponad 30 klasztorów. Klasztor Heiligenkreuz nie został zamknięty, ponieważ byliśmy gotowi, podobnie jak inne klasztory, robić dwie ważne rzeczy, które w tamtym czasie oświecenia, w XVIII-XIX wieku, były decydujące. Chodzi tu mianowicie o wykształcenie. Zakładaliśmy szkoły, także szkołę wyższą. A po drugie, ważne było także przejęcie parafii. A więc zaangażowaliśmy się w duszpasterstwo parafialne. Übernahme, also dass Pfarreien, Pfarren übernommen werden konnten für die Seelsorge.
Już w 1240 roku znajdowała się w Wiedniu szkoła zakonna. Została ona na nowo powołana do życia w wieku XIX, dokładnie w 1802 roku. Natomiast dopiero w roku 1976 powstała publiczna wyższa szkoła filozoficzno-teologiczna, w której mógł studiować każdy. Zarówno osoby konsekrowane, jak i świeccy, kobiety i mężczyźni, którzy niekoniecznie chcą zostać kapłanami czy siostrami zakonnymi. A zatem dopiero od lat 70. nasza szkoła zaczęła przeżywać rozkwit. To nie wiąże się aż tak bardzo z kryzysem teologicznym, który pojawił się w Europie Zachodniej, choć jest on bardzo odczuwalny w środowisku akademickim. Chodzi o to, że na pierwszy plan w badaniach naukowych wysuwa się tak zwane krytyczne myślenie, a za mało jest poznawania wiary rozumianej jako sacra doctrina, czyli święta wiedza. W latach 30. XX wieku żyła w Austrii pewna niezwykła, świątobliwa kobieta, Maria Ziller. I właśnie ona już wtedy zwracała uwagę na to, że w przyszłości nastąpi kryzys kapłaństwa. Jej przewidywania nie zostały wówczas potraktowane poważnie, ponieważ w tamtych latach w Austrii było wielu kapłanów. Mieliśmy nawet do czynienia ze swego rodzaju nadwyżką powołań. Stąd też księża byli wysyłani w dużej mierze do Ameryki i innych krajów. Wyjeżdżali na misje. Maria Ziller powiedziała: pewnego dnia to się zupełnie zmieni i wtedy będziemy musieli zmierzyć się z ogromnym problemem. Rozmawiała ona wtedy z różnymi osobami w Stolicy Apostolskiej. Maria odczytała potrzebę założenia dzieła Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Wówczas ta idea nie powiodła się zgodnie z jej zamysłem, ponieważ ówczesny generał jezuitów, którym jak pamiętam był Polak, nie podjął współpracy w realizacji tego dzieła. Maria znalazła jednak biskupa, który ją wsparł w tym przedsięwzięciu. Był to biskup Rudolf Graber i zgodnie z inicjatywą biskupa dzieło Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana powstało właśnie w Heiligenkreuz. W przepiękny sposób harmonizują tutaj ze sobą z jednej strony chrześcijańskie dziedzictwo wieków, a więc solidna duchowość mnichów, która wyraża się w choralnym śpiewie liturgii godzin 5 razy w ciągu dnia, oraz ich świadectwo wiary, a z drugiej strony intelektualne poszukiwania i wychodzenie naprzeciw problemom dzisiejszego Kościoła. Wyższa szkoła filozoficzno-teologiczna jest otwarta dla wszystkich. Szczególną charakterystyką naszej szkoły jest to, że studiują tutaj klerycy, kandydaci do kapłaństwa. Stanowią oni 2/3 wszystkich studentów. Są to młodzi mężczyźni, którzy są już w seminarium i zadają sobie pytanie, czy chcą zostać kapłanami. Pozostali studenci jeszcze się nie zdecydowali co do swego powołania. Natomiast naszym studentkom zadaję zawsze pytanie, czy zastanawiają się nad drogą powołania zakonnego. Niektóre nasze studentki zostały siostrami zakonnymi, mniszkami. To mnie bardzo cieszy. Na przykład niektóre zostały benedyktynkami. Mamy też karmelitankę, siostrę zajmującą się edukacją i wychowaniem młodzieży. Niektóre studentki wstąpiły do zgromadzeń, których charyzmatem jest zajmowanie się potrzebującymi i miłość bliźniego.
Mamy więc, że tak powiem, różnorakie modele sukcesu. Piękne i szczególne jest to, że tutaj w opactwie Heiligenkreuz wszystko dzieje się na zasadzie dobrowolności, wolnej woli. To znaczy profesorowie, którzy tutaj wykładają, nie otrzymują wynagrodzenia. Ich zapłatą jest czysta radość z przekazywania wiedzy. Czynią to z miłości do Kościoła, ponieważ jest dla nich niezwykle ważne, aby było wielu wspaniałych młodych kapłanów. Stwarza to bardzo dobrą atmosferę, ponieważ klerycy są prawdziwie zmotywowani do nauki. Studenci natomiast są wspierani przez ofiary, które otrzymujemy z zewnątrz. Stąd też czesne jest bardzo niskie, a studenci przybywający z zagranicy otrzymują od nas stypendium. Lwia część ich studiów jest po prostu opłacona. Narodowościowo 1/3 studentów to Austriacy, 1/3 to Niemcy, a 1/3 pochodzi z całego świata. Mamy studentów z Indii, Wietnamu, Polski, Włoch. I w tej grupie właśnie grupa Polaków jest największa. Główny nacisk kładziemy na studia teologiczne, które kończą się uzyskaniem dyplomu. Jest także możliwość podjęcia studiów podyplomowych w dziedzinie duchowości i ewangelizacji, które kończą się licencjatem. Istnieją także inne studia podyplomowe z zakresu teologii pastoralnej i studiów medialnych. Mamy także różne programy i projekty, które oferujemy świeckim, na przykład kurs LAK, czyli program kształcenia katechetów. Jest to kurs, na którym świeccy uczą się, jak przekazywać najważniejsze prawdy wiary osobom, które dopiero poznają chrześcijaństwo. Chodzi tu na przykład o muzułmanów, którzy chcą zostać chrześcijanami. Uczestnicy takiego kursu otrzymują więc jakby uzbrojenie. Oferujemy także inny kurs, w którym zwracamy się do zainteresowanych świeckich. Nosi on nazwę Tożsamość. Uczestnicy otrzymują wiedzę na temat chrześcijańskiego spojrzenia na człowieka, zwłaszcza teraz, w czasie gender studies. Staramy się przekazywać chrześcijańską pedagogikę seksualności. Istnieje także kurs o nazwie Teologia ciała według nauczania świętego Jana Pawła II, gdzie nacisk kładziemy na chrześcijańskie nauczanie na temat teologii małżeństwa. Dafür gibt es eben auch dann Zeugnisse. Szczególną radością było dla nas niezapomniane wydarzenie z 2007 roku, kiedy przybył tutaj papież Benedykt XVI. Nasze opactwo stało się jednym z punktów apostolskiej podróży do Austrii. Ojciec Święty mówił o połączeniu monastycznej teologii ze współczesną, nowoczesną nauką. To było dla nas wydarzenie tysiąclecia. To zdarza się być może raz na 1000 lat, że papież odwiedza klasztor. Dla nas była to niezwykle wielka radość przyjmować tutaj Ojca Świętego, przeżywać spotkanie z Nim. W Ojcu Świętym także widać było radość, którą tutaj promieniował. On bardzo dobrze się tutaj czuł i bardzo się cieszył z wielu powołań, które tutaj wyrosły. Ojciec Święty cieszył się także z teologii, którą tutaj praktykujemy, a mianowicie chodzi o teologię na kolanach, której On nauczył. Korzystamy z najnowszych zdobyczy techniki, komunikacji, mediów. Pragniemy zakorzenić naszą teologię w metodologii współczesnego krytycznego myślenia, ale przede wszystkim w wierze i w modlitwie. To być musi synteza. Ojciec Święty stwierdził, że Heiligenkreuz jest więc znaczącym ośrodkiem badawczym, w którym uprawianie nauki spotyka się z głęboko przeżywaną duchowością. Jest to wyjątkowe i właśnie dzięki temu przybywają do nas ludzie.
dass eben die Leute zu uns geströmt sind und aus einer kleinen, winzigen Z maleńkiego monastycznego wydziału dla około 15 słuchaczy przekształciliśmy naszą szkołę w miejsce, gdzie studiuje obecnie około 300 osób. Nie jest to jednak oficjalne, narzucone dzieło biskupów, ale raczej fascynacja młodych ludzi, którzy chcą tutaj po prostu być. To sami młodzi ludzie proszą swoich biskupów, aby mogli swoje studia odbyć właśnie tutaj. A ponieważ istnieje u nas także międzynarodowe seminarium dla wielu diecezji, które funkcjonuje pod opieką Konferencji Episkopatu Austrii, dlatego nie studiują tu tylko cystersi, ale także klerycy diecezjalni, także z zagranicy. Papst Benedykt jest für uns ein geistlicher Vater. Ojciec Święty Benedykt XVI jest dla nas ojcem duchownym. On jest tym, wedle którego nasza szkoła w roku 2007 została nazwana szkołą papieską i otrzymała wiążące się z tym przywileje i prawa. Jesteśmy za to niezwykle wdzięczni. My przyjaźnimy się z Ojcem Świętym. Jeszcze w ubiegłym roku mogliśmy go odwiedzić. Wtedy żył jeszcze brat Ojca Świętego Georg. Byliśmy z czterema neoprezbiterami, którzy przyjęli święcenia w opactwie Heiligenkreuz. Przyszliśmy do maleńkiego klasztoru w Watykanie, Mater Ecclesiae. Ojciec Święty przyjął nas przy grocie z Lourdes. Tam mogliśmy z nim porozmawiać, a Ojciec Święty wraz ze swoim bratem Georgiem przyjęli błogosławieństwo prymicyjne od naszych neoprezbiterów. To, co powiedział papież Franciszek, że powinniśmy nieść Ewangelię na peryferię, to znaczy głosić Ewangelię wszystkim ludziom, jest również dla nas zadanie, mimo iż jesteśmy tutaj w opactwie. Klasztor może także promieniować, emanować na świat. To znaczy, może być on centrum wiary, które promieniuje. I my także próbujemy, przede wszystkim poprzez naszą pracę w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej, ale także studio medialne 1133, czyli poprzez media, być dostępnymi dla ludzi. Właśnie teraz, w czasie kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa, bardzo wiele osób, być może jeszcze więcej niż w normalnym czasie, uczestniczyło w liturgii Triduum Paschalnego, we mszy świętej w Wielki Czwartek i w inne dni. Było to około 40 tysięcy osób, które w tych dniach łączyły się z nami online. Co chcę przez to powiedzieć? Istnieje tutaj centrum ewangelizacyjne, dzięki któremu wiele osób słucha konferencji, wykładów, kazań. Te osoby łączą się z nami codziennie. Codziennie modlimy się różańcem. Codziennie, także w czasie pandemii, błogosławimy chorych i o godzinie 15 modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ludzie mogą poprzez kliknięcie dołączyć się do modlitwy, a my jesteśmy świadomi, że łączymy się z wieloma osobami. Nie wszyscy mogą zawsze przybyć do opactwa, ale pozostają z nami w ścisłym kontakcie. Also ich glaube, die größte Freude ist,
Myślę, że największą radością mnicha jest radość z Boga. To jest moja największa radość, że mieszkam w domu, o którym wiem, że od 1133 roku chwała Boża nigdy w nim nie zamilkła. Tutaj od samego początku rzeczywiście wierzono w Boga, kochano Go i pokładano w Nim nadzieję. Tutaj znajduje się miejsce życia według przykazania miłości Boga i miłości bliźniego. Jest to miejsce poszukiwania Boga. Jeśli ktoś sam szuka Boga, jest to o wiele trudniejsze. We wspólnocie jeden ma oparcie w drugim. To zaczyna się już wcześnie rano. Wstaję, bo ja wiem, najpóźniej o 4:45. O godzinie 5:15 muszę być już w chórze. Ale wiem, że nie będę w świątyni sam. Moi bracia także są tutaj. Wysławiamy i uwielbiamy Boga we wspólnocie. Dziękujemy Mu. I przez to zbliżamy się do źródła. Otwiera się to źródło, do którego nie byłoby łatwo dotrzeć w pojedynkę. Klasztor jest rzeczywiście wielką pomocą, aby znaleźć miejsca, przestrzenie, w których naszą siłą jest radość w Panu. Ja sam jestem tutaj od prawie 40 lat. Jestem bardzo szczęśliwy. Miałem także trudniejsze chwile, muszę to przyznać. Są momenty, kiedy życiowe fale wzbierają, kiedy trzeba nieść krzyż, ale nie bez nadziei. I to jest ważne, żeby nieść krzyż w radości, w świetle i sile Ducha Świętego. Das muss ich auch dazu sagen. Es gibt auch eben doch auch Wellenbewegungen, auch Kreuz zu tragen, nicht also Świadomość, że Chrystus szedł drogą krzyżową przed nami, jest bardzo ważna. I że ostatecznie idziemy drogą, którą nam Chrystus wcześniej pokazał, aby znaleźć się u Ojca. Decydujące jest to, że jesteśmy tutaj w domu Maryi. Matka Boża jest dla nas rzeczywiście naszą matką. Pozdrawiamy ją każdego dnia w pieśni Salve Regina. Wiemy, że jesteśmy jej dziećmi i możemy schronić się pod jej płaszczem. Najważniejsze jest osobiste, codzienne spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Tak długo jestem kapłanem, nie było jeszcze dnia poza dniami w Wielkim Tygodniu, w którym nie celebrowałbym lub koncelebrował mszy świętej. Also solange ich Priester bin, hat es noch keinen Tag gegeben außerhalb. To znaczy, że mogłem zawsze przeżywać miłość do Pana Jezusa przez to, że On do mnie przychodzi. Przemienia mnie, kształtuje. I to są właśnie te wspaniałe przestrzenie życia duchowego, a więc przede wszystkim Eucharystia i relacja z Matką Najświętszą, co jest w gruncie rzeczy tym, co otrzymaliśmy jako drogowskaz od świętego Jana Pawła II. Zostało to ukazane w jego herbie papieskim, wielki krzyż i litera M, która oznacza Maryję. Obydwa te elementy są decydujące w życiu duchowym, a w centrum znajduje się msza święta, Ecclesia de Eucharistia. W Heiligenkreuz życie jest ukształtowane przez Eucharystię, która ma najważniejsze znaczenie.